Dzień dobry, kolejny odcinek programu Espresso. Moim gościem jest dzisiaj Jarosław Piotr Kopański. Witam w studio. Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu. Jeden z bardziej doświadczonych ostrowieckich samorządowców to pan Jarosław Piotr Kopański. Pięć kadencji? Pięć kadencji. Pięć kadencji radny, dlatego pozwoliłam sobie dzisiaj zaprosić na filiżankę kawy właśnie pana, żeby zacząć od tego, jak na przełomie 27, ponad już 27 lat samorząd zmieniał się. Czy możemy zdefiniować samorząd, co to takiego jest i o samorządzie w Ostrowcu Świętokrzyskim? To tak ogólnie do szczegółów przejdziemy. Panie Piotrze, co to jest samorząd? No, pani redaktor zaproponowała temat rzeka, więc formuła naszego programu i pewnie czas nie pozwoli nam wyczerpać zagadnienia. Natomiast samorząd. Generalnie rzecz biorąc mówimy o tej reformie, którą się uznaje za jedną z najbardziej udanych reform ustrojowych III Rzeczpospolitej. Pierwsze wybory samorządowe to już się łezka w oczach kręci, to 27 maja 90 roku, prawda? Od tego czasu samorząd, jego istota pozostała ta sama, natomiast zmieniał się wielokrotnie, nadal się zmienia i prawdopodobnie będzie zmieniał się nadal, bo stanowi część państwa, prawda, też żywy organizm. Słowo samorząd można by zdefiniować jako samorządzenie. To nie do końca jest tak, że samo się rządzi w miastach, gminach. Są odpowiednie organy i są odpowiednie instrumenty do sprawowania władzy. Żeby nie przejść do bardzo ogólnych tematów, tak, doprecyzujmy. W Ostrowcu Świętokrzyskim jeden czy dwa samorządy? W Ostrowcu Świętokrzyskim mamy do czynienia z samorządem gminnym, mamy do czynienia z powiatem ostrowieckim. To są dwa szczeble samorządu, a przypominam, że na terenie województwa świętokrzyskiego funkcjonuje jeszcze sejmik samorządowy, województwo samorządowe, czyli mamy do czynienia tutaj, na tym terenie z dwoma, fizycznie rzecz biorąc z dwoma, jeśli mówimy o siedzibie i zakresie działań. Ale prawda jest taka, że kompetencje samorządów są różne i dlatego w różnych obszarach naszego życia stykamy się z różnymi samorządami. Czym się różni samorząd miejski z prezydentem od samorządu powiatowego ze starostą, z zarządem powiatu? Samorząd miejski, może tak uczenie wychodząc, ale bardzo krótko, tworzy, to jest wspólnota mieszkańców tworzona z racji prawa, z istoty prawa. Oni tworzą wspólnotę samorządową i od razu powiedzmy sobie tak, że jest to ten najstarszy i obdarzony największym zakresem władzy oraz kompetencji szczebel samorządowy, który składa się tak naprawdę z władzy wykonawczej, i to reprezentuje prezydent, oraz z organu stanowiącego, którym jest Rada Miasta. Prawo stanowi wyraźnie, że tak naprawdę samorząd gminny, do jego kompetencji należą wszystkie sprawy, które są istotne dla lokalnej społeczności, dla danego terenu, o ile oczywiście nie są zastrzeżone dla innych podmiotów. Więc samo już to zdanie sprawia, że wiemy, jak szeroki zakres kompetencje samorządu gminnego mają. Sama ustawa precyzuje bodajże 20 konkretnych zadań. Może zostawmy na razie to, co wynika z zapisów ustawowych, ponieważ w pytaniach pośrednio do mnie telewidzowie chcą wiedzieć jak najwięcej o samorządzie, o kształcie samorządu, żeby przygotować się między innymi do wyborów świadomie, a te wybory 21 października. Mamy samorząd powiatowy. Co tutaj się dzieje? Czym różni się powiatowy? Jest pan członkiem zarządu powiatu ostrowieckiego, doprecyzowując. Czym różni się samorząd powiatowy od miejskiego? Można powiedzieć, że na przykład z zakresem kompetencji, chociaż i tu od razu mówimy o pewnych subtelnościach, o ile na przykład samorząd gminny w dziedzinie edukacji
zajmuje się szkołami podstawowymi i jeszcze gimnazjami w tym roku szkolnym, o tyle również zadania w zakresie edukacji ma powiat, z tym, że jest organem prowadzącym dla szkół średnich. Powiat to także zadania, oczywiście te zadania tworzą czy nadają poszczególne ustawy, precyzując je, ale zajmuje się na przykład wspieraniem osób niepełnosprawnych, prawda? To jest jedna z jego ról. Także zadania, z troszeczkę innej strony patrząc, w dziedzinie na przykład leśnictwa, rybołówstwa, prawda? Więc, czy rolnictwa. Takie zadania też powiat ma. Także i promocję powiatu. Mówiąc krótko, jeżeli chodzi o liczbę, to ustawowo to by wyglądało mniej więcej w sposób zbliżony, natomiast troszeczkę są to inne segmenty. Rodzi się takie pytanie, po co? Dlaczego taki podział? No właśnie, no tutaj możemy zadać pytanie. Czy potrzebne tam są w mieście, które w tej chwili ma niewiele, w granicach 70 tysięcy, boję się tutaj spekulować, bo mieszkańców mam stawiać świętokrzyskich, dwie administracyjne jednostki, powiat i miasto, z czego wynikają te podziały, czy one są właśnie potrzebne, po co? Tutaj możemy się cofnąć bardzo głęboko, aż do roku 90, powiedzmy 7-8, kiedy w ówczesnym parlamencie toczyły się dyskusje nad reformą samorządową. I zasadnością funkcjonowania powiatów. Ależ oczywiście, że tak, więc zdarzały się przeróżne głosy. Zdarzały się głosy takie, które mówiły, że na przykład powinniśmy dać czy znacznie więcej kompetencji gminom, prawda, jako tym najbardziej już sprawdzonym wtedy, bo istniejącym od lat 8 szczeblom, jedynemu wtedy szczeblowi samorządu. Były też głosy takie, że powiat powinien mieć troszeczkę inny zakres kompetencji, no i dyskusja na ten temat trwała naprawdę długo. Obejmowała też, i od razu sobie to powiedzmy, skoro nasza dyskusja dotyczy samorządności, obejmowała też kwestię podziału na województwa. Pierwotne koncepcje mówiły, że województw powinno być mniej niż było w istocie, jeśli mnie pamięć nie myli, mówiło się o chyba 8, później już było ich 12, skończyło się na tym, że województw mamy 16, także mówimy tutaj o systemie, i który się... nasze święto wszystkie. Ależ oczywiście, że wywalczone, bo pierwotnie go nie było w żadnym przewidywanym zarysie, czy w żadnej przewidywanej koncepcji. Dlaczego mówimy o województwie? Bo chyba najmniej na ten temat się dyskutuje, kiedy w ogóle pojawia się temat samorządności. Natomiast nie od rzeczy będzie powiedzieć wyraźnie, że województwa dysponują potężnymi środkami finansowymi, prawda? Ja zacytuję wypowiedź, której nie sprawdzałem, więc nie ręczę za to, że jest prawidłowa, ale połączone budżety 16 województw samorządowych, jeśli chodzi o potencjał inwestycyjny, wcale nie są mniejsze niż te, które znajdują się w rękach rządu, prawda? Więc no właśnie, skoro już ruszył Pan temat budżetów, to każdy z tych samorządów, bez względu na to, jaki to jest szczebel, dysponuje swoim budżetem. Czy te budżety są równe? Ależ oczywiście, że nie są. I inaczej są, nieco inaczej są konstruowane. Zresztą wystarczyłoby popatrzeć, jeżeli mówimy o realiach naszego terenu, na budżet. Kto ma więcej pieniędzy? Gmina. Czyli najbogatszy samorząd to jest samorząd gminny? Najbogatszy, między którymi wybierając? No może w Ostrowcu Świętokrzyskim, no bo wiemy, że najwięcej pieniędzy ma województwo, prawda? No ależ oczywiście, że w tym wypadku, popatrzmy może od innej strony, to nam temat pieniędzy bardzo ładnie się pojawi. Popatrzmy od strony budżetu powiatu i ważną informacją byłaby chyba taka, dla ludzi, którzy się tym zagadnieniem nie interesują, że w różnych latach to różnie wyglądało, ale między 60 a 70% środków, którymi dysponuje powiat, to pieniądze, które przychodzą z zewnątrz w postaci dotacji i subwencji. Czyli mówiąc najprościej, na wykonywanie zadań, pieniądze które, znaczone. Tak zwane pieniądze znaczone potoczniej na realizację zadań, którymi powiat się zajmuje albo z racji tego, że
je wykonuje, bo taki ma zakres kompetencji władzy. I tutaj o tym nie mówiliśmy wcześniej, istnieją przecież zadania zlecone, które zresztą realizuje i gmina, i powiat, zadania administracji rządowej, które są przekazane albo na mocy ustaw, albo na mocy na przykład podpisanych porozumień, prawda? Więc tutaj widać jak ten budżet wygląda, ponadto no, kwestia podatków lokalnych, prawda? Gmina na przykład ma dochody, duże dochody, jeżeli oczywiście możemy operować takimi słowami, jeżeli chodzi o podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, to są dochody własnej gminy. No właśnie, i teraz dwa... Relatywnie dużo. Dwa samorządy, dwa budżety, różne zadania, różne wysokości środków. Powiat ma możliwość pozyskiwania środków finansowych? Ma. I w jaki sposób może powiat pozyskiwać? Oczywiście poza środkami rządowymi, o które się ubiega na dotowanie pewnych inwestycji czy zadań. Taki budżet własny powiatu, ile wynosi procentowo mniej więcej? Mówimy o budżecie na przykład tegorocznym, gdzieś no, w okolicach 130 tak, no, milionów złotych, prawda? Więc tutaj możliwości pozyskiwania środków były różne, to znaczy mówimy o różnych źródłach. I musimy też wspomnieć, że z tego w poprzednich kadencjach korzystano. Także pozyskiwane środki były przeważnie przeznaczane na inwestycje lub remonty. Chodzi tutaj o tą podstawową działalność inwestycyjną powiatu, jaką są inwestycje drogowe, prawda? Lub potężne remonty. Jeżeli chodzi o środki rządowe, na przykład korzystamy ze środków związanych z likwidacją skutków klęsk żywiołowych, no ale oczywiście wtedy to w sytuacji, gdy dany fragment infrastruktury ucierpiał, na przykład w wypadku zdarzających się przecież... Czyli ta likwidacja skutków klęsk żywiołowych i tak dalej, i tak dalej. Ja chciałam jeszcze zapytać o taką rzecz, bo skoro już jesteśmy przy tym budżecie, to nie są proste zagadnienia, ale zarząd powiatu do dyspozycji takiej dowolnej, mniej więcej jaki procent budżetu ma, żeby wesprzeć działania, coś dofinansować, zasponsorować jakąś uroczystość, wydarzenie? Znaczy ja w tym momencie nie zaryzykuję podania pełnej kwoty, bo... A procentowo? Też będzie to trudne, bo mówimy tutaj o cały czas o czymś, co żyje, prawda? Ponieważ rok trwa, wydajemy środki na kolejne cele, więc w różnych momentach możemy tutaj mówić o przeznaczeniu. Ale priorytetem jest edukacja, służba zdrowia i pomoc socjalna, tak? Zdecydowanie czyli edukacja. Czyli to, co wynika z zadań. To, co wynika z zadań, ponieważ taka jest konstrukcja ustrojowa powiatu. Jeżeli chodzi o edukację na przykład, więc może to niektórych zdziwi, ale mniej więcej 44-45%, to też powiedzmy różnie w różnych latach się układało, naszych środków wydatkujemy na edukację, prawda? A mówimy tutaj o szkołach czyli i placówkach. Czyli blisko połowa budżetu. Blisko połowa budżetu. To jest zawsze mniej o parę procent, aniżeli tam granica 50, ale to olbrzymi wydatek, no właśnie. Rzeczywiście tak jest, że w teorii środki, które przychodzą z zewnątrz w postaci subwencji oświatowej, powinny wystarczać na zaspokajanie potrzeb edukacji, ale jest przecież tak, że jeżeli chcemy mieć tą jakość wyższą, wiadomo, że trzeba nieco dołożyć ze środków własnych. Wracamy do samorządu miejskiego. Tu jest prościej? W jakim sensie? Finansowym chociażby, budżetowym. Czy tutaj prezydent, Rada Miasta ma większą swobodę działania, więcej możliwości finansowych? Jak to wygląda? Był Pan również wiceprezydentem. Byłem wiceprezydentem i jeżeli chodzi o istotę funkcjonowania obu samorządów, ona jest dosyć podobna, prawda? Są odpowiednie procedury, mechanizmy decyzyjne, są zadania, które trzeba wykonywać, prawda? Edukacja, tak jak powiedziałem wcześniej, to jest też i zadanie samorządu miejskiego. Z całą pewnością, z taką dziedziną, którą ludzie chyba, mówię o przeciętnych obywatelach, którzy się
nie zajmują na co dzień problemami samorządowymi, to jest dziedzina inwestycji, prawda? Ponieważ oba samorządy dysponują majątkiem i prowadzą działalność inwestycyjną, remontową. Ona jest w różnych latach różnie rozległa, też ze względu na możliwości finansowe, ale z całą pewnością to jest dostrzegane w sposób, czy postrzegane przez społeczeństwo najbardziej najbardziej chyba widoczny jest to element działania samorządu i też oceniamy, to trzeba powiedzieć wyraźnie. Natomiast gmina dysponuje środkami takimi, które może przeznaczyć i przeznacza na inwestycje i pozyskuje środki zewnętrzne, czyli jeden i drugi samorząd może po środki zewnętrzne sięgać. Optymalny samorząd dla mieszkańca Ostrowca, dla mieszkańca powiatu, to taki, który współpracuje ze sobą, czyli miasto współpracuje z powiatem, powiat współpracuje z miastem? Cały system jest ułożony w ten sposób, że aczkolwiek kompetencje są nieco różne i różne sfery działania, to wiadomo, że rzeczą najlepszą jest, kiedy te samorządy współpracują. I wzajemnie uzupełniają się, prawda? Różne. Zresztą tutaj nie mówimy jeszcze o jednej sprawie, bo przecież samorządy są częścią państwa polskiego. To trzeba wyraźnie powiedzieć, ponieważ prawodawstwo dotyczące tego, co możemy i co robimy, pochodzi ze szczebla centralnego, prawda? Ustawy uchwalają posłowie. Otrzymujemy środki zewnętrzne w formie dotacji, w formie subwencji. I przecież nie raz i nie dwa tak się zdarzało, że pomiędzy samorządami a władzą państwową dochodziło do różnego rodzaju sporów, choćby na tle kompetencji i choćby na tle przydziału środków. Wśród samorządowców to jest taka bardzo często spotykana opinia, że coraz więcej zadań samorządy otrzymują do wykonania, a nie otrzymują na to adekwatnych środków. Co najmniej nie dotrzymują adekwatnych środków. No właśnie, i w praktyce wygląda tak, że mieszkańcy są często zdezorientowani, bo jest droga, jest chodnik, okazuje się, że droga jest powiatowa, chodnik, który do drogi dochodzi, jest miejski, gminny, a tam dalej to już jest prywatny, a jeszcze jak pójdziemy parę metrów dalej, to jest na przykład spółdzielni mieszkaniowej. Ciągle mamy ten podział w edukacji ulubionej pana dziedzinie, szkoły, przedszkola, szkoły podstawowe, jeszcze szkoły gimnazjalne. To kompetencje gminy, to tutaj zagospodarowanie, a szkoły ponadgimnazjalne już w powiecie. Przy czym dla rodzica ten etap przejścia ze szkoły gimnazjalnej do średniej to jest tylko ważne wydarzenie w rodzinnym życiu, natomiast nie analizujemy tych kompetencji. No i właśnie, zostawmy te teorie, o które tak telewidzowie bardzo tutaj prosili i przejdźmy do jednej rzeczy. Reprezentantami społeczeństwa w myśl całego systemu samorządowego są radni. To ja zapytam tak, jakie prawa ma radny, a jakie ma obowiązki jako reprezentant właśnie nas, mieszkańców? Zdecydowanie radni są chyba takim elementem samorządności, z którymi obywatel ma często do czynienia w różnych sytuacjach. I powinien mieć często kontakt. Właśnie do tego zmierzam, ponieważ pyta pani redaktor o obowiązki. A obowiązkiem radnego jest z całą pewnością utrzymywanie kontaktu ze społecznością lokalną czy z jej organizacjami. Jest obowiązkiem radnego bywać, to ważne, na sesjach poszczególnych rad, na spotkaniach komisji, zabierać głos w tych organach samorządu, gdzie się pojawia, przedstawiając na przykład postulaty społeczności, które są mu zgłaszane. No właśnie, a jakie ma prawo, jeżeli już tak wejdzie do grupy społecznej i wysłucha wszystkich oczekiwań, próśb i tak dalej. Co dalej? Co radny może? Oczywiście, jeżeli mówimy o sprawach zapisanych w ustawach, najprościej to ująć w ten sposób, że zabiera głos na przykład na spotkaniach
na sesjach Rady Miasta oraz na posiedzeniach komisji. Ma prawo zgłaszać interpelacje, ma prawo zgłaszać zapytania. Czym się różni interpelacja od zapytania? No właśnie, jeden z takich... Wczoraj dostałam takiego maila, żeby wyjaśnić, co to jest interpelacja i co to jest zapytanie, bo radni w tej chwili chodzą, zabiegają o poparcie, a co to jest to zapytanie, interpelacja? No to jest jeden z tych wielu tematów ciekawych, o których można dyskutować. Należy chyba do tego podejść w ten sposób, że zadając pytanie, pytamy o to, jaki jest stan faktyczny. Chcemy się doinformować, albo nie dysponujemy odpowiednią wiedzą na ten temat, albo chcielibyśmy ją poszerzyć, pogłębić. Interpelacja powinna dotyczyć, przynajmniej w teorii, ważnego zagadnienia związanego z funkcjonowaniem samorządu, akurat tego szczebla, gdzie radny, którego radny jest przedstawicielem, zawierać krótki opis problemu i na przykład propozycje jego rozwiązania, jeżeli oczywiście jest to problem, który wymaga rozwiązania. Pada interpelacja i co dalej? A dalej czekamy na odpowiedź. Mówię tu w tym momencie z perspektywy radnego. I tu pojawia się wpływ radnego na decyzję rządzących. Oczywiście, że pojawia się, ponieważ nie raz i nie dwa zdarzało się, że wiele razy się zdarzało, że interpelacje, zapytania, czy generalnie działalność radnych sprawiała, że jakiś problem został rozwiązany, jakaś sprawa została wykonana, jakąś inwestycję zrealizowano. Także takie możliwości są. Oczywiście, powiedzmy sobie tak, nie istniał, nie istnieje, nie będzie istniał budżet, który w ciągu jednego roku, prawda, no bo to jest czas trwania budżetu, z którego będzie można zrealizować wszystkie postulaty, wnioski zgłaszane przez radnych, ale także i przez mieszkańców, bo oni też mają takie prawo, prawda, zgłaszać. No właśnie, mamy interpelacje, mamy zapytania. Radni to taki łącznik między mieszkańcem i tutaj możemy jeszcze doprecyzować, że mieszkańcy wybierają przedstawiciela ze swojego okręgu, ze swojej dzielnicy. Co prawda teraz 21 października nie będzie już okręgów jednomandatowych. Ta więź została rozszerzona. To ja zapytam, to dobrze, że nie będzie okręgów jednomandatowych z punktu widzenia społeczeństwa, czy też gorzej? JOW-y się nie sprawdziły? Mnóstwo opinii na ten temat. A pana zdaniem? Moim zdaniem cały ten system jest nielogiczny, bo zwróćmy uwagę, że na przykład jeżeli chodzi o wybory do parlamentu, mamy, jeżeli chodzi o wybory do Sejmu, do czynienia z listami, z okręgami wielomandatowymi, ale jest już inaczej na wyborach do Senatu, prawda? Więc już tutaj mamy tę niekonsekwencję. Jeżeli chodzi o samorząd, ja myślę, że najważniejsze z punktu widzenia mieszkańców, bo oni tutaj decydują, na kogo zagłosują, najważniejsze jest to, żeby radny, który zostanie wybrany ich głosami, przedstawiał w sposób właściwy ich postulaty i pracował skutecznie. Ale Panie Piotrze, z Pana doświadczenia, jeżeli te okręgi były mniejsze, jeżeli kandydaci byli z jednego tak naprawdę osiedla, prościej było nawiązać tę więź i wymusić, i to zarówno mieszkańcy na radnym, a radny na mieszkańcach, takie współdziałanie, współdecydowanie? Z całą pewnością zawężenie terenu, bo do tego się JOW-y sprowadzają, sprawia, że radny w ogóle nie może być anonimowy, prawda? No właśnie, wtedy nie głosujemy na szyldy polityczne, nie głosujemy na komitety, tylko na, wybieramy reprezentanta spośród nas. Wchodząc jednak w słowo, nawet jeżeli mówimy o okręgach wielomandatowych, czyli o powrocie do tego, co było kiedyś, wyborcy wybierają sobie listę, ale na liście wskazują kandydata. No prawda? Właśnie, i to jest coś, czym chciałam zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie, bo wszystkich tematów w tym temacie rzeka nie poruszymy dzisiaj. Głosujemy na listę czy na człowieka? Tak naprawdę głosujemy zawsze na człowieka, bo nawet jeżeli mamy do czynienia z listą, to wyborca w ten sposób wskazuje swoje ogólne preferencje. Ale na tych listach jest kilku, bo zmniejszyła się liczba kandydatów, prawda? W tych wyborach będzie już mniejsza niż kiedyś, ale i na tych listach szuka się różnych... Ilu kandydatów teraz na listach?
różnych akcentów. Mówimy o listach do którego szczególnego samorządu? Do miasta. Jeżeli chodzi o Radę Miasta, mamy tutaj powrót do okręgów, które były zanim pojawiły się JOW-y w poprzednich, czyli ich geografia jest praktycznie identyczna. Mamy 23 mandaty, jest 23 mandaty do obsadzenia w Radzie Miasta. Okręgi 4, w okręgu pierwszym mandatów 6, w drugim 6, w trzecim też 6, czwarty jest najmniejszy, 5, w sumie 23. Komitet zgłaszający listę, ilu musi mieć reprezentantów na tej liście? Minimum. A właśnie, to znaczy minimum, może powiedzmy maksimum. Dlaczego? Dlatego, że tutaj zaszła ważna różnica. Bo kiedyś, przed zmianami, które nastąpiły na początku tego roku przez wprowadzenie ustawy, można było zgłosić ilość kandydatów maksymalnie taką, ile jest mandatów w okręgu razy 2. Czyli jeżeli jest 6, można było zgłosić 12 kandydatów. W tej chwili jest ilość mandatów plus 2. Czyli mamy 6 plus 2, mamy 8 kandydatów. 8 kandydatów. Co oznacza, że jest ich o 8 a 12, prawda? O czterech mniej i oznacza to, że no, trudno będzie, by także kogoś nie znaleźć na tej liście takiego kandydata, któremu będziemy postawić krzyżyk. W powiecie troszeczkę sytuacja bardziej złożona, ponieważ powiat to okręgi zarówno na terenie Ostrowca, tu mamy dwa, oraz dwa ościenne gminy, tam też są dwa okręgi. W sumie liczba radnych jest taka sama, czyli 23. Na terenie Ostrowca wybieramy 14, pozostałych na terenie gmin sąsiednich. No właśnie, i na tym muszę dzisiejsze spotkanie zakończyć. Jak Państwo się przekonali, Pan Jarosław Piotr Kopański, wiedza o samorządzie ogromna, zatem pozwolę sobie zaapelować do telewizorów. Jeżeli mają jakieś pytania, czekamy na maile, czekamy na telefony. Ja chętnie przekażę, myślę, że Pan chętnie odpowie. Zapraszam na kolejną filiżankę kawy, żeby właśnie przybliżyć zasady funkcjonowania samorządu i zasady, które będą obowiązywały 21 października, kiedy to mieszkańcy będą dokonywali wyborów. Wybory to, potwierdziliśmy, trochę matematyki jest, liczby i te najwyższe wygrają. Zatem dziękuję za dzisiaj. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Państwu za spotkanie. Do zobaczenia.